Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w audycji Kwadrans z historią. Odcinek no jeden z takich niemalże wiosennych. I za chwilę Państwu powiem, gdzie jestem, choć być może niektórzy skojarzą. Telewidzowie to pewnie już widzą morze za mną. Ale za chwilkę, proszę Państwa, do tego tematu powrócę. Dzisiaj o kołobrzeskich zabytkach. Nie bez powodu jestem w najstarszym parku w Polsce, ale to też jeszcze nigdzie. I tak sobie, proszę Państwa, po ścieżkach tu istniejących chodzę. O, tak, żeby móc kawałek przespacerować. I za chwilę Państwu powiem dlaczego. Dlaczego tak. Ale tematem odcinka niech będą, moi drodzy, zabytki. Bo ostatnio miałem okazję odbyć dyskusję na Facebooku, a stwierdziłem, że będę w tych tematach jednak zabierał głos, aby likwidować pewnego rodzaju fake newsy, bądź też opinie, które nie mają pokrycia, żadnego pokrycia w rzeczywistości. Dlatego, proszę Państwa, pozwoliłem sobie to zrobić. Nie ukrywam, że nie są to często miłe dyskusje. Poziom pretensjonalności jest bardzo duży. Dlatego, że my jako społeczeństwo kołobrzeskie mamy przekonanie, że o zabytki to bardzo dbamy. I że w ogóle robimy niemalże wszystko, żeby je zachować. W praktyce, szanowni Państwo, to jest tak, że robimy bardzo niewiele. I robimy o wiele mniej, niż w tej kwestii można by było robić. A dzieje się tak dlatego, że my po prostu żyjemy przekonaniem, że ktoś coś powie i to słowo od razu niemalże można by było powiedzieć, ciałem się staje. Nie. No właśnie tak, proszę Państwa, nie jest. I to przekonanie, moim zdaniem, po wieloletniej obserwacji, dziś mogę powiedzieć, proszę Państwa, sięgam pamięcią 20-letniej prawie, właśnie powodują, że to nasze przekonanie, że tak się dzieje, że my mówiąc, dyskutując, że my chronimy zabytki, nie, to tak nie jest. To tak samo jak zbity termometr, proszę Państwa, tak? No w żaden sposób nie wpływa na kwestie związane z gorączką. I teraz, proszę Państwa, w takim razie słów kilka o zabytkach. Dlatego, że, moi drodzy, tych zabytków w Kołobrzegu, wbrew pozorom, wbrew temu, co się sądzi, no my nie mamy nie wiadomo ile. Mamy ich garstkę za wiele. Średniowieczne zabytki związane z Kołobrzegiem, no to można wymienić na palcach jednej ręki. Baszta Prochowa, Baszta Więzienna, Kołobrzeska Bazylika i do tego dochodzi jeszcze średniowieczna kamieniczka. I wszystko w temacie. No, jednej ręki, proszę Państwa, można użyć do tego, żeby to pokazać. I teraz w jaki sposób dochodzi do ochrony tych zabytków? Ja miałem okazję razem ze znajomymi, z pasjonatami, z historykami utworzyć Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział w Kołobrzegu. Najpierw to było koło w Kołobrzegu, potem był to oddział i w ten sposób przez wiele, wiele lat sobie funkcjonowaliśmy. No i staraliśmy się te zabytki, proszę Państwa, chronić. To walka z wiatrakami. To tak można po części powiedzieć, dlatego że właśnie wiele osób wychodziło z założenia, że jest kilku lokalnych głupków, którzy po prostu będą się tym tematem zajmować i nikt więcej nie musi. No właśnie, i to tak do tego wszystkiego to prowadziło. My pisaliśmy pisma, prowadziliśmy korespondencję, spieraliśmy się z włodarzami. Był to początkowo Henryk Bieńkowski, Janusz Gromek, teraz Anna Mieczkowska. No mamy zespół do spraw zabytków, więc ta wymiana opinii, zdań następuje w jakiś cywilizowany sposób, aczkolwiek również bardzo często te potrzeby zabytków, które my artykułujemy, są niezrozumiałe. Jeżeli idzie o stronę społeczną, to mamy, proszę Państwa, także problem, dlatego że wielu z nas nie rozumie, czym jest zabytek. I dla wielu z Państwa zabytkiem jest każdy obiekt, który powstał przed 1945 rokiem. A to nieprawda. Tak po prostu nie jest. Zabytkiem może być nawet obiekt zbudowany po 1945 roku. I na przykład w tej chwili na takim zespole się znajduje, to jest 19. Bateria Artylerii Stałej. I to jest, proszę Państwa, taki przykład. Tyle mówiło się przez lata o ochronie 19. Baterii Artylerii Stałej. A jak przyszło co do czego, kiedy faktycznie nastąpiły warunki do działania, to nikt o tym ani nie wspominał w Kołobrzegu, a osobami, które przy tym brały udział, to był
I tu duże słowa uznania. Dyrektor Aleksander Ostasz, bo Muzeum Oręża Polskiego miał ogromny wkład w tym, żeby wpisać to do rejestru zabytków. Ewa Kowalska, miejski konserwator zabytków, która walczyła w tej kwestii z Ministerstwem Obrony Narodowej. Niełatwa to była walka i moja osoba. Mało, jak na 40 wówczas 5-tysięczne miasto, prawda? A przecież wszyscy chcą zabytków. No więc to tak a propos, jeżeli idzie o datowanie tych zabytków. Kolejna kwestia, przed którą stoimy, to właśnie to, co jest zabytkiem. A to mianowicie ustawa mówi, co jest tym zabytkiem. No przede wszystkim walory historyczne, architektoniczne, artystyczne, kulturowe. To są te elementy, które mają dla nas znaczenie. Więc bez znaczenia, jak będzie wyglądał obiekt, w którym był Napoleon, ale jednak to miejsce historyczne, które, co by o nim nie powiedzieć, trzeba chronić, prawda, proszę Państwa? Obiekt może być młody, ale może mieć wyjątkowe walory artystyczne, które będziemy chcieli zachować dla przyszłych pokoleń w krajobrazie miasta. No to wpisujemy go do rejestru zabytków, bo uważamy, że trzeba go chronić, bo na przykład przewidujemy zagrożenie dla takiego zabytku. Co jeszcze, proszę Państwa? No mogą być to wyjątkowe walory architektoniczne, na przykład jakiś brzydki obiekt, wyjątkowy, bądź obiekt, który został zbudowany, zaprojektowany przez znanego architekta. Prawda? W ten sposób będziemy do tej tematyki podchodzili bardziej niż, proszę Państwa, przez datowanie. My natomiast, no niestety, w przestrzeni miejskiej bardzo skupiamy się na obiektach, które są obiektami przedwojennymi i co do których są osoby, które mają sentyment. Ja naprawdę nie przeczę temu. Można i tak. Oczywiście pełna tutaj zgoda. Więc na przykład w rejestrze zabytków nie była hydroelektrownia wpisana. Ale dlaczego, proszę Państwa? No bo przez lata nikt nie widział takiej potrzeby. A po drugie, wreszcie, gdy tę potrzebę zauważono, to było już za późno, dlatego że tam realizowana była nadbudowa tego zabytku. I on już nie miał takich walorów i moje zdanie jest takie, że nie miało to większego sensu. Spichlerz. No kolejna rzecz. No, kupił go właściciel prywatny, nie miał pieniędzy na remont. Miasto nie wydało mu odpowiednich tam pozwoleń, były z tym problemy. Obiekt popadł w ruinę, wreszcie go rozebrano. Bo taka jest kolej rzeczy, proszę Państwa. Kolejna sprawa, nie wszystko zawsze warto do rejestru wpisywać. Bardzo często jest tak, że wpiszemy coś do rejestru, no i niestety, ale tak jest na rynku, że koszty adaptacji, przystosowania, remontów, renowacji są zabójcze po wpisaniu do rejestru zabytków, bo niestety wojewódzki konserwator zabytków no, stawia bardzo rygorystyczne warunki, bo są to zabytki. I może się okazać, że obiekt popadnie w ruinę, i nie zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń, bo właściciel nie będzie miał pieniędzy. Ten problem mieliśmy z basztą. Z czego wynikł problem z basztą, szanowni Państwo? No nie z tego, że właściciel nie chciał remontować, tylko okazało się, że to, co on wymyślił dla tego obiektu, po pierwsze przekraczało jego możliwości finansowe, po drugie nie miał możliwości zdobycia środków finansowych, choć realizował założenia konserwatorskie. W pełni. Tak? To, co można było tam zrobić, czasami z opóźnieniem, ale jednak realizował, konserwator nie miał co do tego uwag, choć są tam też takie elementy, co do których można by było wskazywać, że mógł to zrobić rychlej. Tyle, że proszę Państwa, no pieniądze. No jeżeli ktoś wykłada ileś 10 tysięcy złotych na projekt i tylko po to, żeby on leżał na półce, bo nie zdobędzie kolejnych milionów na jego realizację, no to tak się nie uda. No w tej chwili zajęło się tym miasto i dzięki temu mamy uratowany zabytek. Ale gdy go ratowaliśmy, to co, proszę Państwa? No była dyskusja? No była dyskusja. A ile udało nam się obiektów wpisać do rejestru zabytków? Bardzo dużo. Wbrew pozorom, ja muszę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego, bo 19. bateria artylerii stałej. Kopernik chociażby, prawda? No i na przykład obiekt związany z historią Podczela, czyli stanowisko dowodzenia Podczele. Co trzeba zrobić? Bo ja mogę, proszę Państwa, wiele opowiadać o zabytkach, o problemach związanych z ich konserwacją, bo to jest kolejny problem, bo te zabytki trzeba nadzorować, je trzeba kontrolować, je trzeba sprawdzać. Trzeba, proszę Państwa, chodzić, no i niestety dbać o to, bo jeżeli my tego robić nie będziemy, to nikt za nas tego nie zrobi. Konserwator zabytków, choćby chciał, no w miesiącu nie jest w stanie odwiedzić i sprawdzić, skontrolować każdego zabytku, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. To są często wyprawy, to są często pozwolenia. O takich rzeczach musi być zawiadomiony właściciel zabytku, trzeba wysłać korespondencję. Biurokracja, administracja, proszę Państwa, dużo można by było na ten temat opowiadać. Ja chciałem natomiast powiedzieć taką rzecz, że tu nawet nie stowarzyszenia, bo proszę Państwa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zlikwidowaliśmy ze względu na to, że nasza centrala w Warszawie była niewydolna, podarowaliśmy sobie całą tę filozofię, założyliśmy fundację, skupiamy się wokół tej fundacji i staramy się pilnować zabytków. Ale moi drodzy, to jest trochę tak, jak
Pytanie, czy chcemy być reanimowani w grupie ludzi, gdzie każdy będzie tę odpowiedzialność i czynności poszczególne zrzucał na innych, bo wtedy odpowiedzialność po części rozłoży się na wszystkich, tylko pacjent zmarł. I tak trochę jest z zabytkami. Ja to obserwuję dość wyraźnie, czyli wszyscy czekają, aż ktoś inny zareaguje, podniesie alarm, poniesie tego konsekwencje bardzo często, bo to, proszę Państwa, bywa niestety i tak, że trzeba się zderzać z wpływowymi interesami, biznesmenami, bądź też organizacjami. No i trzeba na to bardzo dużo siły, proszę Państwa, i czasami odwagi, bo potem jest tak, że my występujemy publicznie, jesteśmy sami. Nie ma tych wielu ludzi, którzy piszą w internecie, bo jak miałem okazję przeczytać, są w pracy, nie znają się i tak potrafi się wytłumaczyć każdy. Natomiast ilu w powiecie mamy społecznych opiekunów zabytków? Jeden. Jest jedna osoba, która, proszę Państwa, zajmuje się społeczną opieką nad zabytkami. Dlaczego nie więcej? Czy na 40 parę tysięcy ludzi w Kołbrzegu nie ma kilkunastu osób na te zabytki, żeby wziąć je pod odpowiedzialność i, proszę Państwa, dbać, pilnować, spotykać się potem, zgłaszać uwagi, co trzeba zrobić? I dlatego, proszę Państwa, w Kołbrzegu moim zdaniem możliwa była rozbiórka Batardo, rozbiórka kamiennego szańca, dlatego mogła zniknąć hydroelektrownia, bo gdy my zaczynamy się tym interesować, to jest już za późno. I dobrze by było jednak, gdybyśmy pamiętali, że za zabytki, proszę Państwa, jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. To jest obszar partycypacji społecznej, w ramach której każdy z nas za to odpowiada. I jest dzięki temu szansa w Kołbrzegu, żeby było inaczej. Ale jedna osoba tego nie zrobi. Choć nie wiem, jak, proszę Państwa, byśmy bardzo się starali, nie zrobi też tego jeden zespół do spraw zabytków, bo tam mamy tylko obszar do dyskusji. Możemy wybierać metody konserwacji, możemy się spotykać z miejskim konserwatorem zabytków. Ale tego jest w Kołbrzegu na tyle dużo, że w ten sposób nie będziemy w stanie wpływać na pewne elementy. Ja, proszę Państwa, znajduję się dzisiaj, tak jak powiedziałem, w najstarszym parku w Polsce, czyli na Załężu. Niedaleko tutaj obok, moi drodzy, znajduje się 19. Bateria Artylerii Stałej, a ja w tej chwili znajduję się na reliktach szańca Kleista, zbudowanego w latach 1832-36. I proszę Państwa, tutaj jeszcze całkiem niedawno przebiegał słynny płot, o którym mówiłem. Niestety, tak jak w każdym parku, proszę Państwa, sporo tutaj powalonych drzew jest, a także nieco krzewów, więc muszę się poprzepychać. O, nie jest to takie łatwe, ale już jest. I proszę Państwa, no zawiadomiono mnie, że wraz z likwidacją tej ścieżki pojawia się tutaj coraz więcej wycieczkowiczów. Brakuje tabliczek i oznaczeń. No więc od razu, kiedy tylko dostałem tę informację i mam ją potwierdzoną, że tak się dzieje, skierowałem pismo do miejskiego konserwatora zabytków z prośbą o uregulowanie tutaj wejścia na ten odcinek plaży zachodniej od szańca Kleista do falochronu zachodniego, bo mamy informacje już o kradzieżach, o wyprawach, wypadach na 19. Baterii Artylerii Stałej, która nie jest w żaden sposób chroniona, co właśnie w tej chwili tutaj, będąc na wycieczce, dzisiaj sobie potwierdziłem. Nawet na ten wał, jeden z najlepiej zachowanych wałów w Kołobrzegu, prowadzi wydeptana ścieżka, po której niestety teraz schodzę, proszę Państwa, no bo jakoś się tu dostałem, ale mam potwierdzenie, że taka ścieżka tutaj istnieje. W dalszej części tego terenu znajdują się tabliczki ostrzegawcze, zakaz wchodzenia na wydmy. Teren wojskowy, wstęp zbroniony, tak, też są takie tabliczki. Jest też tabliczka mówiąca o zabytku, ale prowadzą tu również, proszę Państwa, przez ten wał kamienny schodki. Tak, proszę Państwa, prowadzą tu schodki i tu żadnej tabliczki nie ma. I teraz albo zobowiążemy właściciela zabytku, a właścicielem zabytku jest marynarka wojenna, bo jest to teren wojskowy, do jego uregulowania i zrobienia jakiejś odpowiedzialnej ścieżki historycznej, tak, albo musimy zachować pewnego rodzaju ostrożność, no żeby nie okazało się, że ten nasz wspaniały zabytek został zniszczony. Tak patrzę, bo tu ścieżek jest aż nadto, proszę Państwa, i szukam schodków, ale zaraz je znajdę. Bo tu trzeba uważać na relikty, gałęzie. Więc, o, widzę już schodki. Troszkę źle poszedłem, ale chyba dam radę przejść. O, nie, dam rady.
przejść. Dlatego, proszę Państwa, tu jest zasadzonych sporo różnych rodzajów roślin. Nie zachęcam do wycieczki właśnie dlatego, między innymi, ale także i dlatego, żeby nie niszczyć tego terenu. I ja widzę już dzisiaj, że te ścieżki są tu pięknie wytyczone, czyli ludzie tu chodzą. Nie ma z tym najmniejszego problemu. No i to jest takie... O właśnie, jak Państwo widzicie, tak to wygląda. Myk, myk. I... Ja tu wszedłem legalnie, tak? Są schody prowadzące w to miejsce. Państwo możecie zobaczyć. I taki mój apel, żebyśmy też z tym coś zrobili. Mamy piękny zabytek. Tu by się przydało postawić tabliczkę, żeby wszyscy byli o tym fakcie poinformowani. No i przede wszystkim, żeby móc lepiej to chronić, tak? Aby te tereny, także przyrodnicze, atrakcyjne. No proszę Państwa, park pochodzi z 1612 roku. Żebyśmy zachowali to w jak najlepszej kondycji, w jak najlepszym stanie. Padają hasła, że tym terenem powinno się zająć Muzeum Oręża Polskiego. Być może tak jest, być może tak będzie. Ale no na razie musimy to chronić przed nami samymi. Więc trzeba się zastanowić, jak to zrobić skutecznie. Także apelując do społeczeństwa, żeby nawet jeżeli już ktoś się tu wybierze na spacer, żeby zrobić to z jak najmniejszym wpływem, bo 1, 5, 10 osób nie robi różnicy, ale jak tu przyjdzie już 1000 osób, to ten teren no, będzie niszczony, zwłaszcza gdy mamy ten piękny, wspaniały, unikatowy wał przez wiele lat zachowany. Większość wałów naszych zabytków w ten sposób nie istnieje. Jeszcze taka anegdota na koniec. Odbudowywano Redutę Moras. Też czytałem takie właśnie wpisy, że źle się stało, że odbudowano Redutę Moras, bo ją odbudowano do stanu oryginalnego, a ona w stanie reliktu by wyglądała o wiele lepiej, bo tam można było tańcować. No właśnie, proszę Państwa. No też walor historyczny jest od tego, żeby go w zabytkach, przynajmniej w dużej części, na tyle, ile to możliwe, odtworzyć. Taka jest rola konserwatora zabytków i taka jest również funkcja właściciela, żeby do tego dążyć, żebyśmy mieli zabytki jak najlepiej w Kołobrzegu zachowane, które również w tym momencie będą atrakcją turystyczną pod kątem historycznym, a nie kolejnym miejscem do picia piwa. Oczywiście tak też będzie, bo te zabytki na siebie muszą zarabiać, ale coś za coś. Tak więc dbajmy o zabytki i bardzo często niestety też będzie tak, że to w jaki sposób będziemy o nie dbali, bądź się zabezpieczali, bądź restaurowali, niekoniecznie będzie każdemu odpowiadał, bo konserwator pierwsze co weźmie, to zobaczy, jak ten zabytek kiedyś wyglądał, będzie starał się, dążył do tego, żeby ten stan po prostu odtworzyć, choć nie zawsze będzie to możliwe, bo nie zawsze się tak też, proszę Państwa, da. To tak na marginesie tego, co tu widzę na wale kamiennym na szańcu Kleista, skąd dzisiaj miałem okazję opowiadać Wam o zabytkach w ogóle i ochronie zabytków w Kołobrzegu. I stąd żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Thank you.